Może zacząć od tego żartu, ponieważ już ten żart był w poprzednim nie. odcinku, o niewidzialnym człowieku. To nie fair. Ale mogę się zapytać, czy jest to jakaś postać, która ma nazwisko na K. Jest. <grym> Jak on miał? Nakazator. Macnikon nakazator. <grym> to, to jest taki żarcik, bardzo insight. Ale może ktoś już go docenił, może ktoś ma na tyle zryte poczcie humoru, że doceni. Ja go doceniam. <grym> Jest ze mną Ola Bulińska, ja nazywam się Adam Piechota, to jak zawsze podcast ad Astra, jego któryś daleki już odcinek. Jesteśmy Co w latach my? 40. i jesteśmy w najtrudniejszym, najdziwniejszym momencie lat 40. -tych. Gdybyśmy wiedzieli, ile wysiłku nas będzie kosztowało, wysiłku w cudzysłowie, ale y, przygotowanie tego odcinka, to byśmy go pewnie nie nagrali. Mm -hmm. My za mną się bardzo podnieciliśmy, e, że film, e, no właśnie, film, którego tytuł, po, który nie ma znowu polskiego tytułu, znowu musimy stworzyć sami. Angielski tytuł to jest The Invisible Man Appears. Chcesz doponać... Ingen Arawaru. Arawaru. E, hmm. Jeżeli chciałabyś stworzyć polski tytuł, to be my guest. Jakby możesz stworzyć. Nikt nie stworzył jeszcze. Pojawienie się człowiek, niewidzialnego człowieka. Hmm. To, jest, to raczej, wiesz, jak pojawienie mają tendencję... Się... Japończycy mają tą tendencję, żeby nazywać y, tytuły robić w, w czasie teraźniejszym, nie? więc to raczej mm -hmm. jest niewidzialny człowiek y, pojawia się. Mm -hmm. A to, to nie brzmi, nie? Jakby trzeba będzie pokmienić tym polskim tytułem. No to pojawienie się, objawienie się. O, objawienie. Też mi nie pasuje. Niewidzialne objawienie. E, odwidzialnienie niewidzialnego człowieka. <noise> No, <laughs> Dobra, to nie jest nieistotne. Istotne jest to, że mamy mm, pierwszy film produkcji japońskiej w podcaście mm -hmm. Astra. Film z 1949 roku e, w reżyserii Nobuo Adachiego, do którego efekty specjalne robił Eiji Tsuburaya. No. <tumuraya> Suburaja, Suburaja, o Jezus, ale przepraszam wszystkich Japończyków, którzy nas, którzy nas tutaj słuchają, jakby ja jestem specem odkaleczenia. Pan, który odpowiadał później za efekty specjalne w Ultramenie i w Gojiri, czyli współtwórca w zasadzie tych ikon kina, no science fiction lat 50., tego już takiego mocno kiczowatego science fiction lat 50., -tych. I piękna jest tutaj taka etykieta, która sprzedaje The Invisible Man Appears, czyli Pojawienie się Niewidzialnego Człowieka, lub jak tam sobie tłumaczcie jak chcecie. Możemy mówić po prostu po japońsku Arawatu, nie? Arawatu brzmi najładniej. Hmm? Arawatu Arawaru, to jest git. Arawaru. Arawaru. No, ningen Arawaru. To Arawaru. To jest... tu to oh. Mei tam jest długie o. Mei ningen Arawaru. Jest to najstarszy zachowany film science fiction z Japonii w ogóle. To brzmi tak bardzo górnolotnie. Mm -hmm. Wieści takie około historyczne, które mamy z internetu, mówią, że w latach 30. Japończycy wyprodukowali też dwa King Kongi. Niestety te dwa King Kongi się nie zachowywały Wielka w ten sposób. Wielka szkoda. Więc teraz mamy taki dużo bardziej zamerykanizowany, chociaż tamten pewnie też byłoby zamerykanizowany, Jakby mi się wydaje, że to jest taka ekspozycja na kino amerykańskie. Mhm. Ewidentnie w wyniku wydarzeń historycznych po wojnie Japończycy mieli dużo kontaktu z kinem amerykańskim. Na pewno z filmem Jamesa Whale'a, e, Niewidzialny Człowiek i omawiany dzisiaj tytuł przez nas, no to to jest w zasadzie co, wariacja na temat Niewidzialnego Człowieka? Mm -hmm. Można to nazwać wariacją. Japoński remake? O. No, blisko, blisko. Wydaje mi się, że bardzo blisko, zwłaszcza, że no to dość mocno opiera się o tamtą produkcję, nie? Jakby trochę brakuje... No kurczę, brakuje tego właśnie japońskiego twista. Jakby jak myśmy się dali do tego filmu, to ja miałam wielką nadzieję, że to jest japoński, niewidzialny człowiek. Tu będą położone akcenty na inne momenty, na coś innego niż kultura zachodnia i tego nie było, niestety. No ale to chyba o tym zaraz pogadamy. Jeżeli. Ktoś będzie w stanie czy zrobić dobre jakieś streszczenie fabularne, hmm. <grym> bo do tego by należało zacząć. Ja mogę spróbować, bo Ty się chyba ostatnio męczyłaś. Hmm. Mamy niewidzialnego człowieka, Szanowni Państwo, koniec. <grym> Nie no, akurat tutaj historia jest <grym> taka. Napisy końcowe. Jest mocno Wojlowska, tak. To jest bohater, który tutaj no. Mm... Nie po własnej myśli staje się niewidzialnym człowiekiem. Do tego mamy e, informację, że niewidzialny człowiek już będzie niewidzialny do końca życia. Też hmm. zaczyna coś tam, e, agresja u niego wzrastać podczas niewidzialności. Nie rozumiemy, dlaczego jest ta tendencja do, 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 tego, do tego schematu. Co ta niewidzialność powoduje w człowieku takiego, <gryw> że, że on się staje super agresywny. E, do tego jest wklejony jakiś taki wątek, ja nie rozumiem w ogóle, kryminalistyczno, taki napadowy, jakby jest tam jakaś droga biżuteria, którą trzeba ukraść, jest mafia, która wzmusza niewidzialnego człowieka do tego, żeby on ukradł tą biżuterię. To nie, istotne, to nie jest istotne, że on jest niewidzialny i w tym momencie może okraść wszystkich ze wszystkiego, ale to koniecznie musi być ten, ten wisiorek, który ma jakoś tam swoją nazwę, ten naszyjnik. Jest wątek jakiś tam romansowy. Wszystko się ze sobą miesza, nie chce zabrzmieć jak typowy rasistowski oglądacz filmów z zachodu, ale no jakość ekranu nie powala, rozdzielczość tego filmu w zachowanych yy, egzemplarzach też nie powala. Ciężko jest rozróżnić bohaterów. E, nie wiemy kto po której stronie, dlaczego. Mm -hmm. Więc finalnie próbujemy, i tak też próbowaliśmy troszeczkę z Odom, koncentrować się tylko na scenach z niewidzialnym człowiekiem, jakby to, co nas interesuje najbardziej. czy jak sobie poradzono z tym, no niełatwym zadaniem, tak, sprzedawania nam, że coś jest na ekranie, kiedy tam niczego nie ma. I tego też nie ma za dużo w tym filmie. Nie ma. To jest w ogóle niewykorzystany potencjał. To jest film, w którym jest niewidzialny człowiek, który nie w ogóle ma w nosie to, że mamy niewidzialnego człowieka. Większość mm -hmm. czasu nic nie robi z tym. Dokładnie, jakby to już te produkcje Wajlowskie były pod tym względem o wiele bardziej kreatywne, nie? Tutaj tego jest bardzo, bardzo mało. Jest jedna scena, tak naprawdę, która w jakiś sposób jest, no nawet nie jest spoko, bo to nie jest nic wielkiego, ale jak on siada na krześle, to to krzesło, faktycznie ta poduszka na tym krześle opada i podnosi się, jak on wstaje, ale to tyle, to nie jest nic wielkiego, tak naprawdę. No i masz dwie sekwencje, gdzie się rozbiera. No. Tak więc, no widzisz, że wymazywane było. Ciało aktora, i, i wygląda to troszeczkę lepiej niż wyglądało to w Niewidzialnym Człowieku Dwójce z, mm -hmm. od Universal'a. Mm -hmm. W powrocie niewidzialnego człowieka. No jest jedna scena, gdzie rozmawia z kimś i y, pali papierosa, i ta falka po prostu wisi w powietrzu, nie? Ale cały film powinien taki być, a nie że my się cieszymy, że mamy w ogóle pojedyncze sceny, że coś wisi w powietrzu i mamy niewidzialnego gościa, nie? Tak, i do tego jeszcze nie widziałem gość, który no, zostaje zmuszony przez jakiś, jakiś proto-jakuzę. Nie wiem, co to było, ale mieliśmy tam gangsterów. Mhm. Ale gangsterów, właśnie takich, to nie jest jakuza, to, to są gangsterzy, którzy są zainspirowani kinem amerykańskim. Mhm. Tak. Brakuje tomiganów, tylko jeszcze po prostu, nie? Mhm. No, no, niestety. I nic nie robi, nic nie robi, ten widziany człowiek jest po prostu pionkiem. Na Narzeka, jest pionkiem, próbuje coś zrobić, robi to w zasadzie przez cały film. Potem jest wielkie odkrycie, że on jednak nie będzie mógł odzyskać widzialności. Tak, coś, co my i tak wiemy od samego początku, a czego protagonista nie wie. Klamra narracyjna pojawia się na początku i na końcu filmu. Pojawia się takie stwierdzenie, że nauka nie jest ani dobra, ani zła, ale może być wykorzystywana ku jednemu i ku drugiemu mamy takie postępne wrażenie, że u, będzie grubo, będzie syndrom Boga i tak dalej. Nie no ma nie nic ma. takiego w tym filmie. Jeżeli damy cytat bardzo poważny na początek filmu, który wcale żadnej poważnej tematyki nie będzie pociągał, to, to, to nie, nie podwyższamy naszego kina. Nie, ale najsmutniejsze jest to, że ten film mógł, mógł taki być, nie? gdyby właśnie oparli tą historię o to, że mamy ten kompleks Boga, że gość, który jest odpowiedzialny za stworzenie tego niewidzialnego człowieka i gdyby Olali w ogóle ten koncept, że a, niewidzialność sprawia, że w człowieku rośnie agresja, a bardziej poszliby w to, że przez to, że ten gość jest niewidzialny, to jego moralność zaczyna być taka mocno zachwiana, no bo może wszystko i to jest tylko kwestia tego, czy sam zdecyduje, czy coś chce robić, czy czegoś nie chce robić, to byłoby o niebo ciekawsze. A czy może na pewno robić wszystko, to też jest bardzo dyskusyjny wątek, ponieważ. E w tym filmie niewidziany człowiek jest chwytany, bity, popychany przez ludzi. Jakby. To nie jest tak jak zazwyczaj niewidziany człowiekiem, że U, niewidziany człowiek jest ten teraz nieuchwytny. Ty każdy w zasadzie go w pewnym momencie gdzieś tam. Po masach chociaż troszeczkę, nie? Że mm -hmm. na spokojnie jakby chcieli, to by w tym momencie go już załatwili, jak wszyscy mówią. Niewidzialny człowiek jest tutaj, w tym pomieszczeniu, czyli jest okno i są drzwi. Możemy stanąć przy tym, przy tym i jakby już w tym nie on nie ucieknie, mm -hmm. a ewidentnie bić to on się nie potrafi. Widać, że to naukowiec. No, totalnie nie potrafi. Ale jakby kaliber tego, jak bardzo mm, związaliśmy się z protagonistą, jest taki, że jak niewidzialny człowiek stanął na drodze i jechało auto i się przed nim zatrzymało, to myśmy zaczęli się dziwić, że mogło to auto go po prostu przejechać. Tak, no. Jeżeli się boicie niewidzialnego człowieka, jeżeli jest, bo on jest tutaj zagrożeniem, opisywane w gazetach w ogóle. Tam jest takie tak. poruszenie regionalne, że niewidzialny człowiek terroryzuje mieszkańców. No to tak, tak, można było go potrącić. Już, już nawet niekoniecznie nie, nie zabijać, można było delikatnie go tam troszeczkę tak, nie? Tak, tak, tak. No no właśnie, jakby film próbuje nam sprzedać, że tu jest jakaś groza związana z tym, że mamy niewidzialnego gościa, ale niewidzialny gość jest totalnie niekompetentny. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> I szkoda, jakby. A... Najlepszy... tego typu filmy najlepiej działają, jak nie wiesz, czy on tam jest, czy go tam nie ma, nie? W ogóle się nie bawią tą, kompletnie. Tą tak Przez... robi ten niewidzialny człowiek sprzed z, z kilku lat. Uh -huh. Ten z Elizabeth Moss, ten... nie? Uh -huh. Ten z Elizabeth Moss jakby bardzo idzie w tym klimacie. To Meiningen Arawaru akurat woli, nie, nie, nie wiem, co on woli, woli po prostu iść tropami Waila bez uh -huh. tych plusów, które Wail posiadał. I to też, też plusów, które no, dla mnie wcale nie decydowały o jakiejś wielkiej jakości. Uh -huh. Ja już tutaj wiele, wiele razy mówiłem w naszym podcaście, że no, kinematografia Wayla mnie nie do końca przekonuje. Jeżeli chodzi o Niewidzialnego Człowieka, to dopiero powrót Niewidzialnego Człowieka był tym filmem, który mi pokazał, ej, to, jest, to ma potencjał. Jakby ta historia, ten, ta formuła ma potencjał. A teraz jakbyśmy się cofali znowu do czasów, kiedy te potencjału nie miało żadnego. I mówiłaś wcześniej o tym, że może by chociaż jakaś japońskość, o, japońskość tego filmu mogłyby przekonywać. Język, no wiadomo, jeżeli ktoś ma słabość do języka japońskiego, no to tutaj przynajmniej będzie go słyszał. Na plus na pewno są też scenografie, czyli miejscowości, w których to nagrywano. Miejscowości pokazujące nam Japonię sprzed ekspansji. Ja bardzo lubię, kiedy jeszcze na filmach widzimy tą Japonię dawną. Zanim stała się wiesz, molochem mhm. technicznym i gospodarczym. I tutaj by się kończyły plusy, a chyba największym plusem i to jest, o, to będzie najmocniejsze. Największym plusem tego filmu jest plakat tego filmu. Mm. Plakat jest znakomity. Plakat jest super, no. Ale to jakby niedobrze nie świadczy o filmie, nie jeżeli jego największą zaletą jest plakat. No szkoda, jakby myśmy narzekali Pamiętasz na Waila że Wally jest zbyt komediowy, ale przynajmniej na tym filmie można się było pośmiać, a tutaj ten film próbował być bardzo na poważnie, kompletnie nie korzystając z głównego pomysłu, czyli tego, że ma niewidzialnego człowieka i w konsekwencji był bardzo nijaki i się strasznie, strasznie dłużył, przecież myśmy w pewnym momencie w ogóle sprawdzili, ile jeszcze filmu zostało do końca, bo tak się dłużył. Tak, aśmy no. go oglądali w środku dnia, a i tak przysypiałem. No, dokładnie. A wielka, wielka szkoda, bo tak naprawdę, no mówię, zmarnowany potencjał, plus ja nie wiem, dlaczego oni się tak uparli, że po prostu zrobią kalkę tak naprawdę z ale wstawią tam wątki, które są zupełnie niepotrzebne, nie mają sensu. No tak, kradzisz tego naszyjnika, nie? Myśmy się cały czas zastanawiali, no macie niewidzialnego człowieka, czemu on po prostu nie napadnie na jakiś bank albo cokolwiek? Na koniec ten, filmu. Ten naszyjnik ma nazwę y, łzy miłości. The Tears oh. of Amor. O. Oh. To nie poprawia sytuacji. No, ale jakby orientujemy się, że skorumpowany policjant jest wielkim kolekcjonerem diamentów i on konkretnie ten naszyjnik chce. Tylko jakby to tak strasznie zmniejsza skalę tego problemu, bo mamy tutaj gościa, który generalnie ma dramat egzystencjalny, że jest niewidzialny i on chciałby odzyskać widzialność. I on próbuje przez cały film ukraść naszyjnik. Jeden po prostu naszyjnik. jest tak słabe. Jest tak słabe. A co do tego słabe, powiedziałeś tak słabe, zróbmy taki, taki eksperyment. Mieliśmy w latach 40. już mamy taki odcinek na naszym kanale, gdzie mówimy o filmie Unknown Island, który mhm. słynie z tego, że jest najgorszym filmem około science fiction być może dekady, a być może wszechczasów. Mhm. Gdybyśmy mieli zestawić pojawienie się niewidzial niewidzialnego człowieka. Mm -hmm. Czyli nasz dzisiejszy film z Unknown Island, do którego byś prędzej wyrzuciła, gdybyś musiała? O matko, kurczę, ja się zastanowię. Unknown Island ma dinozaury, chociaż kiepski. Ma dinozaury, które mają odgłosy z zo, tak jakby małpy no. są podstawione pod dinozaury. Pewnie mówiąc do żadnego, ale <gryw> jakbym już musiała, prawdopodobnie do Unknown Island tylko po to, żeby ludziom pokazywać, jak strasznie ten film jest kiepski. Dla tych 11 minut, które są tak fatalne, że aż, że, tak. że aż śmieszne i legendarne z tego powodu. Tak. No bo tutaj to... Nie, jak będę chciała pokazać komuś niewidzialnego człowieka, to puszczę Wojlowskiego. Po prostu, nie? Jakby nie, ma, nie mam powodu, żeby puszczać komukolwiek niewidzialnego człowieka japońskiego, bo on się niczym nie wyróżnia. Zupełnie. Mhm. Ja mam bardzo podobne wrażenie. Najbardziej no. yy, taki nikły w ogóle film, no. <laughs> jaki no. przez ostatnie tygodnie przerabialiśmy. I takie bronienie go, e, wiesz, tym wyznacznikiem, nie? Pierwszy zachowany film japoński science fiction to brzmi to brzmi wspaniale, ale mhm. to do nikąd nie prowadzi. Co z tego, że on wyprzedza o 5 lat Godzilla, skoro mhm. Godzilla będzie wciąż filmem fantastycznym? Mhm. Tak, i tutaj nie chodzi o to, że no nie wiem. Był mały budżet, bo na pewno był mały budżet. Ja wierzę, że był mały budżet, że nie było kasy na efekty, że nie było, no nie wiem, kasy na scenografię. Ale tu nie ma historii dobrej. To jest ten problem, nie? Jakby możesz mieć film o niewidzialnym człowieku i zrobić go absolutnie za czapkę gruszek, jak masz dobrą historię, nie? Bo to jest taki koncept, który sam się właściwie pisze, i no to, o czym my mówimy, nie? Że ta niepewność, czy on tam jest, czy go tam nie ma. Te wszystkie dylematy moralne związane z tym, czy jeżeli jestem niewidzialny, to mam więcej praw niż inni i tak dalej, świetnie by to można było rozegrać. Nie trzeba by tego jak na, tak naprawdę uh, kręcić przy wielkim budżecie, ale tutaj historia się nie klei, Historia jest byle jaka. No. Dla naszych słuchaczy to i tak nie będzie problem, ponieważ na film jest nieosiągalny w polskim internecie, zarówno legalnymi, jak i nielegalnymi metodami. Jeżeli w ciągu najbliższych tygodni po odsłuchaniu tego znajdziecie go na CDA, to znajdziecie go dzięki nam. Bo bierzemy pod uwagę, żeby go po prostu mieć na CDA. Będzie on wtedy miał angielskie napisy, ale to jest w zasadzie. To będzie jedyny sposób, żeby go obejrzeć. Bo ja mówiłem wcześniej, że to był dla nas. To było dla nas trudne wyzwanie. No, nie będziemy ukrywać, myśmy ten film pró próbowali pobrać z nielegalnych źródeł, ale nawet pobranie go z nielegalnych źródeł to są tygodnie oczekiwania, aż jakaś jedna osoba życzliwa, która ma to na komputerze, włączy komputer gdzieś tam na końcu świata, nie? I mhm. prześle nam te kilkanaście megabajtów, <grym> które nam brakuje tego filmu. No. Jakby to, weź, może to wszystko właśnie wynika z tego, że nam się te oczekiwania budowały przez te wszystkie tygodnie, nie że o kurczę. Niewidzialny człowiek z Japonii, pierwszy film science fiction zachowany, i tak dalej, i tak dalej. No po czym oglądamy ten film i się męczymy na nim, nie? No cóż, no, przez trudy to gwiazd, nie? Jakby to zawsze z naszym motto. No. A fakt, faktem, że przy science fiction czasami jest dużo trudów. Nie wiedzieliśmy, na co się piszemy, jak zaczynaliśmy ten podcast Jakby to wszystko było takie piękne w założeniach nie? A zrobić to chronologicznie, przelecieć przez dekady Co może być nie tak, co może się nie udać Ja wiedziałam, ja wiedziałam Adamie, ja muszę się przydać, ja wiedziałam bo... Wiedziałaś o filmach, tak. które, które znałaś, ale tych, tak. których nie znałaś, to nie spodziewałaś się że często aż takich nut na przykład No, a nudy się nie spodziewałam, spodziewałam się, że niektóre mogą być absolutnie fatalne Będziemy jeszcze mieli takie filmy na liście, które będą fatalne eee, i takie przerobimy, nie? Ale no, nie, nie spodziewałam się właśnie nudy. A tutaj na parę na niewidzialnym człowieku można się wynulić, tu się nie dzieje nic ciekawego. Jak chcecie obejrzeć niewidzialnego człowieka, starego, klasykę, oglądajcie Wajlowskiego. Przynajmniej się będziecie dobrze bawić. Albo po prostu poczekajcie na lata 50 w podcaście Ad Astra i w 50... W czwartym roku będzie taki japoński film yy, o całkiem niezłym, yy, niezłej jakości, nie wiem co mm. chciałem ty powiedzieć. Niezłym poziomie, o na, na wysokim, całkiem niezłym poziomie. Jestem przed kawusią jeszcze, może muszę kawusię wypić. Yy, jest szansa, Ola, że to będzie najkrótszy odcinek podcastu Adastra w historii. Ten? Mm -hmm. No ale naprawdę nie ma o tym filmie za dużo do powiedzenia, on się niczym nie, nie, nie różni. Nie, ma szkoda naszego czasu, a tym bardziej szkoda czasu naszych słuchaczy, którzy jakby co dwa tygodnie tutaj wchodzą, nie, w, mhm. w tak niszowy materiał. Tak, z kronikarskiego obowiązku informujemy, że obejrzeliśmy film. Widzieliśmy pierwszy zachowany tak. japoński film science fiction po to, żebyście wy nie musieli tego robić. Jeżeli bardzo, bardzo chcecie i koniecznie musicie zobaczyć wszystkie filmy, w których pojawia się jakikolwiek niewidzialny człowiek, w ogóle jest spore wyzwanie, bo tych filmów jest dużo, no to, no to powodzonka. Być może, być może na tym CDA się tam jakoś mentalnie spotkamy. To znaczy wy obejrzycie nasz film. Nasz, tak. w cudzysłowie. Ten, tak, który my zdobyliśmy. Wy, wy musicie obejrzeć tego niewidzialnego człowieka i napisać nam komentarz, dlaczego nie mamy racji. O. Nikt tego nie zrobi, bo nikt go nie obejrzy do końca. Tak, tak wiem, ale wiesz. Zawsze skończy się na bicie, nie jak Potem zaczynasz oglądać, 15 minut <laughs> mija i masz takie, okej, okay, dobra, byłem w błędzie, nie? No. No. Ja tak bardzo często mam, a nie obejrzę, ja każdy science fiction obejrzę, zobaczę, nie? Później siedzi człowiek z trzema kawami i myśli, Boże, dlaczego. A potem jest Flash Gordon jakby, i tak właśnie tak się kończy ambicja Aleksandra Bolińskiej. Wszystko absolutnie, ja kocham kicz. No, kocham Kici. Uwielbiam, Ja, super, fajne, kartonowe tam stateczki, igłany jako smoki. Tak, właśnie tego potrzebowałam, jakby tu. Nie, no Adam, co to? A potem jest właśnie: Musimy oglądać ten odcinek? No bo było to już nie powtarzalne. Chcę. To był ten problem. Nie, że Kici, nie, że kartony i nie, że igłany. To wszystko było super, tylko tyle, że było powtarzalne. no. No dobra, dobra. Eee, przez niezauważalne trudy. Hmm. No, teraz to mi zabrałeś najprostsze. Kurczy. Do biżuteryjnych gwiazd. Nie, nie, to słowo. Do nieprzejechanych autem gwiazd. Gwiazd. Żegnamy. No, do widzenia, Sayonara. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Pa. Pa. pa.